witamy. Dzisiaj pan Jacek. Pan Jacek przywiózł do nas 10 sztuk czy 11. 10. Ty będziesz wypuszczał, ja będę moje ganiał. Nie, bo Jacek puści 11. No to pan Jacek puści. Bo stąd nagram, jak dobrze. Tak, żeby ci w oczy nie trafił, nie świeciło. Otwórz kaskę. Już? Otwierać? No to otwiera pan. Dawaj spokój. A ja za moje i twoje razem. No, już. Dawaj. Poszedł od razu kierunek, tam złapał. Jeden? No. I to z tych płody. Dobra, i to ale tam nie spaka już. A u Bormana chodzi jeden kół. Tak? No. Byłaby ścinka, ale wiesz, Borman już się bije u siebie. Tak się robi. Dobra, poszedł. Nie no, stawię na podwórku. Jeden wyjebał od razu. Ale moje to się w kółko zrywają, wiesz, te... O, ganiaj te. Dąsia. Ja będę ścinał. Papa, już moje podcinały, zobacz. Zobacz, co się dzieje. Pa. Pa, i Dąsia odgania. Jaki? Biały. No co ja tam będę jego parę sztuk nagrywał? A to jego chodzenie? Nie, moje już odbiły, zobacz. Gdzie odbił? O. Opa, działeś jego tam. Nawet nie wiem kiedy. No to, nie, tam jest moje końciaty jeszcze wyprowadzone. Dwa jest tam twoje. Nie, jeden jest twój. Jeden. Dwa. Dwa. Dwa jest twoje. Ale się rozwalają. A ten biały, co ostatni się wyskoczył, to pierwszy poszedł. No te się zrywają cały czas, te świeże. Moje nie chodziły dzisiaj w górze i dlatego... A to co to, za czarne? Twoje? Tak. O, jak się wszystko rozbija, ty. O, żółty jest tu. O, tu. Tu jest żółty, zobacz. Tu jest też górnolot. Dają ci, dają. No. A teraz ile ich poszło, tych świeżych. Tamte jak... Zobacz, co się dzieje, przybliż teraz tu. Ten jak pójdzie do góry, zaraz zobaczysz, o ten skurwysyn jaki jest lotny i ten widynek młody. Patrz, na biały to zgłupieje, patrz, na białego chodzą. Dobra, chodź synu białego. Powiem, że nowy lot puściłeś, ty. Teraz biały to będzie ganiał zaraz, zobacz. Pa, już gania, jako nisko jego. Jego nisko. Gdzie to nasze? Zobacz, tu wszędzie. Dają także. O, ale paru poszło na tle. Dobrze, bo jest wiatr, kurwa, i jak się trzymają i... Gdzie to znaczy? Wymęczone, które zawsze... Mojego już żadnego tu nie ma. I to wszystko młode, pierwszy raz puszczone. Tam te Budapeszty jak się rozwalają. No? Te Budapeszty nasze jak się rozwalają. No. Dobra, już im daj spokój, po co będziesz ich ganiał? Już tamty i tak widzisz, że poszedł wyżej, już nie podbiło się. Ale gania? Słuchaj. O, tu to chyba ja coś swoje widzisz? Tak, widzę. Ten jak krakowiak to wygląda, ten czarny. O, patrz, do białego się ścięły, patrz. No patrz, tamtych też nagrywam jak tam chodzą. Czerwony jeszcze nie może trafić na... Jest i czarny twój, zobacz.
Widzisz? Że teraz. A co ja mam nagrywać? Ja raz tych, tamtej do tu, te tu, ja nie wiem, te udapeczce to wszędzie się rozwalają. To jest młody po tamtym czarnym jednym, co już tu był u was. Ten to może za 8. Białem ciekawe, czy będzie chodzić. Tak, do białego już coś się docięło. No ale co tam nagrasz, jak tam nawet nie widać? Mi się przybliży. A co on zgonił tam 10 km? No, to szkoda nagrywać, jak tutaj masz blisko i widać. A tam nawet nie widać ich, bo jak przybliża, to się rozmazuje. Ja nie wiem, czy to on nie wziął tych gołębi. Nie. Nie on wziął? Jest tu, jest jeden twój, widzisz? Tej siwy. No. Tej siwy jest gołęba. Jeszcze ze 20 by się przydało. Siwy siada pan. Tak, pan. Siwy zajebał kok. A który drugi siadł? No i tutaj widzę siada pan. No, ten mały. No, ten by siadł. Ten? To dwa siadły. Nie siądzie. Nie siądzie, patrz. A te dwa tam? To trzy się. A te na dachu dwa? No to mówię, że razem trzy. A. Ale to było na pialetę. Ja to wyjechał w kierunku. Tu jeszcze cztery chodzi, ale to twoje podwoje. Mamy się patrz. Tam. Jeden chodzi i jeden mu. Dwa twoje i dwa moje. I na formale jeszcze dwa. Dobry. Ten czarny, jak Krakowia. Dobra, ale się śpiewy, zaraz pójdę. Jeszcze 20 UDPS-ów by się przydało. No a gdzie to włożysz? No przecież tu 50, tu 50. Pa ile idzie przybyć? No. Ja tych nie widzę nawet. No tu o, wracają z powrotem moje. Tu jest jeden mój. I tam 3. 4. I tu 2. 6. Nie widzi chyba. Chyba nie widzi. Ja bym zadzwonił znowu. No dzwoń do niego. Co? Nie panie. No weź zadzwoń. Ej chuj. No dzwoń. Nie przyuważy, bo zaraz wyjdzie na dwór. Nie przyuważy, już wygania. O. Co to? Już. Co? No policja kogoś złapała chyba. Ten już coś obsada, bo przestawiamy. Tak. Nie ma to jak ja przywiozę, lotka no ten to jest lotka. Kurwa, najlepiej chodził o ten siwy. To co, jedziemy jutro czy nie? Nie chce mi się jutro jechać do Garwolina chyba. Nie wiem, prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze zobaczę. A co tam kupisz w tym Garwolinie? Ja to może na ryki się. No a w tych rykach też w ogóle. Ale nieraz jest tak, że kurwa ktoś się pozbywa na jesień, na zimę. No. Panie Jacku, jedno na milion. Ja już powiedziałem, z tymi rykami tam się nie da nic kupić. A w Zwoleniu byliśmy i co kupiłeś? No, Robert dopiero pojechał do domu teraz. No też się nic nie da kupić teraz. A w rykach to nigdy, jaka pora by nie była, tam nic nie kupisz. Ale ja w rykach raz kupiłem 50 sztuk, zapłaciłem niecałki... Panie Jacku... I to porządne gołębie, spytaj się Andrzeja. Panie Jacku, mówię, jedno na milion. No, no właśnie o to chodzi, że teraz jest na zimę, kasują. Do ryk to tylko szkoda wstać i jechać. Tam no. Pszenicę kupić, jak już pojechać, to tak. Ale jak jechać bez niczego, to nie ma sensu nawet tam jechać. Dobra, pozdrawiamy.